to tylko co zjechałem i od razu długa do sklepu po te paski. Do 16 sklep jeszcze ma 20 minut. Ale chcę zdążyć dlatego, że jutro jak najwcześniej wyjechać na dalsze koszenie, dzisiaj jeszcze przeczepić się, wyczyścić, przedmuchać podnicę, takie rzeczy. A jeżeli nie zjadę, nie wezmę tych pasków, to będę musiał wyjechać tak, żeby być przed siódmą, o siódmej w sklepie, a od tego sklepu jeszcze jest prawie 100 km, tak, nie chcę tego przedłużyć i chcę wyjechać jak najwcześniej. Zobaczę, jak mi to wyjdzie, ale paski niestety nie są z ząbkami, nie było takich ponoć na zamówienie, w ogóle się nie odzywałem wcześniej, mogę wcześniej zadzwonić gdzieś jeszcze, by poszukał tych pasków, a były tylko takie wzmacniane do kosiarek, ale bez ząbków, no jakie będą. Na razie, aby tylko założyć i działać dalej. Siemanko, nowa podróż. Wczoraj wróciłem, kupiłem paski, a dzisiaj w stronę Białej Podlaski. Taka rymowanka, plana. 25 km przejadę, a dalej już na 2 ciągniki będziemy jechać. Zobaczymy, jak ta droga. No nie jest taka super droga, jak ta, którą jechałem wczoraj, ale też znam ją jak z Ruszelą. Także zobaczymy, jak to co dzień przyniesie. Większa aglomeracja. Gdzieś tu nam nie czeka. No i ruszamy już na dwa. Się duży ruch, każdy do pracy. Musi się wcisnąć między nas. Zaraz mijamy, wyjeżdżamy w stronę Janowa Podlaskiego. Już trasy drogowe tam trafiliśmy. Nie jedzie się dosyć wolno. Idziemy ponad 20 na godzinę, niewiele. Ja nie nazywam prędkości, dla mnie to nawet może to i lepiej. Ale dobrze jest, trochę późno dojedziemy, ale to jeszcze zrobimy dzisiaj. Zaraz dojeżdżamy do obwodnicy. Teraz po Warszawa tam też. Kurczę, trochę mi się rozpiszczał ciągnik po tych użytkach. Te świerszcze. A tutaj jest zakład ślusarski, właśnie jest szyb, do którego oddawałem ten swój właśnie wał po urwaniu. Zrobili bardzo dobrze, polecam. Skali można popatrzeć, kurczę, tak się patrzę na naszą tą wysięgnikową, no szerszeń był, jak to szersze, no zawsze ludzie w tym patrzą. Ja czy w prawo, czy w lewo będzie sobie jechać, bo tędy i tędy możemy. Tu jest takie rondo,
to trzeba się pilnować, bo jak się nie zmieni pasa, to znaczy ciemnikiem przeskoczysz, ale samochodem są te wydzielone. Tak, teraz jedziemy wewnętrzną wąwę. Żeby się nie zapomnieć tutaj, o, przejechał na zewnętrzny, bo jak nie przejedzie się na zewnętrzny, to później trzeba się przebijać przez to, albo komuś wymusić nawet. Albo zawrócić się i jechać jeszcze raz. No. Nie korci kierunkowskaz jest długa, ale idziemy tak w szyku, to tak to 30 mi zebrałem. Tak podobna prędkość jak jechałem za nią, jak teraz jedziemy. Ale dzisiaj jeszcze więcej takich ludzi czających się jedzie, pokazuje, przy wyprzedzeń kierunkowskaz, wszystko. I czai się, a już jak w ostatniej chwili, jak ja na przykład coś omijam, to daję na bok. Tego wolę z tirami, ja widzę co się dzieje, ale muszę cały czas głowę obracać, bo... A nie myślałem, że to tak przed nami jest. Pewnie troszeczkę i zjeżdżamy, chyba jeszcze ze 40 km i będziemy na miejscu. Na razie pas zapasowy, raczej tamujemy ruch, a gdzie tam, dawaj pan, no. Tutaj nikt nie czeka, nikt się nie czai, ja może tu wcisnę, a może nie, ja nie wiem, no co oni teraz chcą zrobić. Jadę i od razu każdy, a dobra, wcisnę się, ale tutaj na tej drodze chociaż nie mam tego problemu, że się czają. Ten kierunkowskaz tak też lecą, nie wiem, mi też coś prawie się pali często. Przed drzwi muszę zrobić przed takimi chłodniejszymi dniami. W ogóle chcę kupić materiał, zrobić od początku. Jakiś lepiony, w ogóle fleksa i pękła i teraz brzęczy. Nie kasiłem. Następne, które mamy robić, to robiłem, ale tutaj jeszcze nie. Ale wygląda ładnie. No, nie chwal, nie chwal. Muszę jeszcze zmienić, smarować. Così. Czyli tak oto. Czy nagrywam i wodę wsadziłem. Dobra.
Kurwa, wyjdź się za robotę, a nie za nagrywanie. Przeholowałem, za bardzo się zbliżyłem. Zdążyłem nawet nic zrobić, już mnie wyciągnął. Za blisko jadę, za dużo mam odwagę. Jak jedziemy we dwóch, to ja mam za dużą odwagę. Dużo wody jest, teraz trochę będę dalej jechał. Wczoraj i dzisiaj nie wziąłem kawy, już sobie nastawić wodę chciałem, a okazało się, że kawę zostawiłem. Te sklepy daleko, jest nulony, już sobie zrobiłem tak na 14 to kawa i jestem niepocieszony. Ale nic, trzeba robić dalej. Jadę, a to drogowskaz do domu. W prawie skarbie. Mieszkać na obłączu. Zaraz pójdę, nie mam dużo dobrego zapasu, bo jakbym duży zapas zrobił, może bym do człowieka zaraz kawy wziął i po prostu sobie zrobił, ale chciałbym iść dalej z kilometra przewagi. Te koszarki jeszcze ze mną jedna i by było akurat teraz. Ja to muszę dwa razy. No ale w przyszłym roku, w tym roku nie będę potrzebny, nie bardzo mam czasu ani nie bardzo mi się to opłaca. No i teraz znowu na ryzyko nie biegnę, jadę po skarpie. Ale na pewno wstaję tylko. Zrobiono, nie musiałem sobie grzać wody wcale nawet, tylko poprosiłem. Kto pyta, nie błądzi. O, tutaj już wykosiłem, bo dojadę i dalej objeżdżamy kukurydzę. Tam w dynie też bardzo blisko. I spróbujemy dojechać do szosy, gdzie zaczynaliśmy, gdybyśmy mieli jeden odcinek dzisiaj zrobiony. Zostawić już po 15, to też się niewiele zrobi. Ale jakoś gorąco, bardzo gorąco. Ale sprawdza się, on to robi robotę. Gdzieś widziałem dzisiaj w sklepie na dwa takie tylko otwory do dwa nawiewy. Podobna wielkość, może nawet mniejsza. To za 400 chyba 50 czy 420 zł. A tą mam używaną za 130, 24 V. No, myślę, bardzo dobrze. Jeszcze nawet nie podłączałem grzania, bo jest cały czas gorąco, ale już na dniach puszczę przewody, może jakiś zaworek po prostu, żeby zakręcić w razie jeszcze jakby słońce wyszło, a rano sobie czy tam już po południu włączę na ciepło. W ogóle nie ma czasu się za to wziąć. Wszystko w biegu. Ale ważne, że robota idzie.
tam już jest kawałek zrobionego, dojadę. No, tutaj jest zrobione. Kołyszką koszącą jeszcze będzie gotowy. A więc do następnego. Cześć.